Cześć, moi drodzy, witam was ponownie w Battle Chosen Nightward i mam kolejny sterowiec. W sumie nie chcę mi się z tym sterowcą walczyć. Dobra, musimy chyba. On będzie gonił. O, mam pięściarza. I niestety, zobaczcie, nawet jeżeli... Czyli trzy walki jeszcze, dopiero muszą nam walki zejść, żebyśmy... Dobra, jego. Mają w ogóle... Zobaczcie, zrywka libretta ten nowy. Maszyna wojenna zadaje 2217 obrony losowej postaci spośród wszystkich wrogów. Fajne! Dla swojej postaci, no, tylko że to jest właśnie ten problem, nie? No co by na to, żeby to wykorzystać? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wow! Czy to jest rozdzielone przez wszystkich? No, przynajmniej jednego zdejmiemy wtedy. Gali dużo oberwała, więc powinien ją wyleczyć. Krwawienie dużo zrobiła, 1000 zdrowia. Oczyszczenie od razu? A, i nie ma krwawienia. Został jeden typek, więc myślę, że na spokojnie sobie z nim poradzimy. Ponownie prowokacja. Dla Gali przydałby się nowa rękawica, a dla Garrison nowy miecz. Ładny krytyk. No, na Inkribry to powinien go. Było 2000 obrywało, ładnie. Panowanie w powietrzu, dokładnie talent bestii. No, tak nieźle. Rękawice nokautujące herb powietrznego porucznika piratów. Znowu. Boże, jakie są rękawice. Zostawmy sobie tą flaszkę na Gali. Przyjdzie mi chociaż drobinkę zdrowia. I tak jak mówiłem, pójdziemy tutaj na dół do tej czaszki tam. Na przegrany zielony ślus, to nam nie ma żadnego problemu go zabić. Jeszcze dwie walki. Przecież to jest na całą walkę, nie wiecie tylko na turę. Bardzo ładnie Gali, bardzo ładnie. Malutko doświadczenie, troszeczkę kasy.
Serio, mam znowu podwójną walkę. Dobra. Nie lubię podwójnych walk. Wystarczy się dużą. A przynajmniej teraz jest tylko dwóch przeciwników. Więc na pierwszy cios idzie ślus. Nie wiem, co mam teraz ten super zrywka libretta, gdzie mogli go za chwilę wykorzystać. Dodatkowe PD, świetnie. Kolejna klątwa. To jest jakby po prostu śmieszne. No, jeszcze druga tura. Ślus i nietoperz. Może być. W okazji skorzystamy troszeczkę z naszej podstawowej many i wyleczymy Gali. Co gnojki? Prowokacja ze strony Gali. Dobrze, udało mi się ją tam jakoś wyleczyć. I piękny krytyk. Widzę, że za każdym nałożeniem ponownie klątwy to nam się odnawia. Znowu 5 walk. Little Game Little Game Hunter. Osiągnięcie, fajnie. Da, zobaczmy, co jest tutaj. W tej jaskini u brzegu morza spoczywa starożytny, zniszczony statek porzucony przy skalistym wybrzeżu. Dobra, wejdźmy, zobaczymy, co tutaj jest. I opadłem znowu na krześle. Strefa eksploracji, opuszczony statek. Mrocznie. Co to jest? Widzisz pianino z klawiszami wykonanymi z kośmi. Zagraj piosenkę? Zagraj balladę na sznurze, refren. Wykorzystując znalezione nuty, grasz fragment piosenki. Okej, okay, coś żeśmy zawołali. Wygląda na wpis z dziennika pokładowego kleryka. Żeglujemy już od miesięcy, zaś od tygodni jedynie co widzę to bezkres pustego nieba. Noce są ciemne i tylko księżyc, jeśli tylko świeci, przypomina o tym, że jesteśmy na oceanie. Zoga choruje, psują się zęby i paznokcie. Niektórzy są w gorszym stanie niż pozostali i nie zanosi się na poprawę. Rozmawiając z Billem, powiedział, że jak tylko zauważymy choć skrawek lądu, poszukamy świeżego jedzenia. Pozostała część strony jest mokra i postrzępiona. Zatem strażnika, czyli nową broń na kalibretta, słaba i broń dla Nolana. Czy ja jeszcze coś mogę zagrać? Nie, nic się nie dzieje. Czy byśmy musieli pewnie zdobyć za te... Co mogę kupić? Za te, wiecie, te specjalne monety. Resztę części tej balady na sznurze. I nie trzeba tak nie zrobić, bo my mamy ile tych monetek? 22, one kosztuje 50, ale teraz chwila. Właśnie mamy tego, dobre porcje, mamy porcje rybnej i możemy dzięki temu
zyskać jakąś tam ilość tego. W Koreanisu nie widzę, słońce mi świeci. Rzadkość w ogóle zimą, ale słońce świeci. No to jest kolejny fragment. Trzeci. Wpis. Już czwarty. Brakuje nam jeszcze jednego gdzieś. Z tej strony tutaj coś? Nope. To jest drugi. O, palladium, balan na sznurze. Cośmy dostali? Fajne pieśni dla, głównie dla Gali bądź Calibretta. Damy go Gali, niech ona ma. Fragment szanty pod tym balada na sznurze i mamy małą księgę wiedzy. Damy to Garrisonowi. Punkcik. Tu mamy. Kolejny wpis, wpis drugi. Kiedy wszyscy stracili nadzieję, w końcu zdarzy się cud. Na błękitnym horyzoncie dostrzegliśmy niewielką skałę. Była nikczemnych rozmiarów, lecz ktoś na maszcie zauważył ją. Doszliśmy do brzegu i natychmiast ruszyliśmy na polowanie. Naszym łupem padł dzik i masa ananasów. Stan uzemienia marynarzy poprawił się znacząco. Jeden z członków załogi potknął się o coś podczas przechadzki wzdłuż plaży. Okazało się, że była to ogromna skrzynia. Wciągnęliśmy ją na pokład. Niestety nie udało nam się jej otworzyć. Podczas bezksiężycowej nocy ciszę przerwał krzyk. Kiedy wyszedłem, usłyszałem, jak ktoś wyskakuje zza burtę. Staraliśmy się go odnaleźć, lecz jedyny ślad po nieszczęśliwym stanowił jego unosząca się na wodzie noga. Boże. Bill wiedział, kto podżegał do buntu. Nie wiedząc czemu, sytuacja z czasem zaczęła się poprawiać. Od celu dzieliły nas tydzień czy dwa. Bill stwierdził, że sprawą lepiej jest zająć się na lądzie. W jedną z kolejnych nocy ponownie słyszeliśmy krzyki. Niewiele widziałem, ponieważ księżyc ledwie świecił na niebie. Tym razem chlupnięcia były dwa. Zginęło dwóch kolejnych ludzi. Jednym z nich był ten, którego podejrzewał Bill. Teraz to o nim szepcze załoga. Pozostała część strony jest mokra i postrzępiona. I czwarty wpis. Widzimy wyspę. Przed nami jeszcze dzień, może dwa. Unosimy się na wzburzonych falach. Kolejni członkowie załogi gdzieś zniknęli. Zaginięcia nie mają już miejsca w nocy, lecz za dnia. Niestety nikt niczego nie widział. Przynajmniej jest więcej miejsca w stołówce. Wszyscy są na skraju szaleństwa. Tym razem nieźle się obławimy. Im mniej gąb do wykarmienia, tym... Im mniej gąb do podziału łupu, tym lepiej. Bill mówi, że znajdziemy najlepszego ślusarza i otworzymy skrzynię. Śpię z pistoletem pod poduszką, chociaż trudno to nazwać snem. Słychać strzał i krzyki. Chyba w końcu poznam się z pracą. Papier znaczą plamy krwi, jakby ktoś wykrwał się nad notatkami. Ciekawe. No, mamy kolejny fragment tej ballady. Zaraz piosenkę. Wstęp, zagramy. Mam kolejną skrzynkę. Kolejną broń dla Nolana. Kurde. Dobra. Wrócimy się tam do tego rybaka. Tak, opuszczam okolice. Wrócimy się do rybaka i postaram się zgarnąć tyle, ile trzeba, żeby zakupić tą balladę u tamtego tego za te
tajemnicze te monety ciemności, jak to się nazywa. I on był teraz, on był tutaj. Teraz bierzemy sobie jakieś tam podstawowe fanty. Ta przystań rybacka i tutaj to jest to. Przy okazji, jeżeli są, to połowimy sobie jeszcze jakieś rybki. Mamy już tą najlepszą wędkę, przynajmniej na razie najlepszą, może będzie jeszcze lepsza. I sporo ryb do złowienia. Żelowaty sum. Chodźcie, rybcie. Jak opierdliwa. Kolejny żelowaty sum. Zwiał. Nie ma tak relaks przy łowieniu ryb, prawda? No i mocny. Chodź tu, chodź tu! Mam cię! Jednoroczny rekin, okej. No nie chcąc... shit! No i uciekł. Nie, pas mi się ześlizną z tego, z gałki. Jeszcze raz, zapraszamy. To są upierdliwe rybki. Cholera z nimi. Krab golemowy, okej. Okay. Tam można sobie nie zarobić na tych monet, wiecie? Kolczasty mroczny rekin. Może dat nazwy. Morska rogata żaba. Ja pierdziele. Masakra. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Podwodny obserwator. Chcesz jakieś dwie ryby, dwie może trzy. Garyzon chyba bardzo lubi łowić ryby, prawda? Chyba to jest wszystko tutaj, tak. Mam jeszcze drugie połowy. Ale dobra, was nie będę tym zanudzał, pójdziemy na razie oddać to co mamy. Ja sobie to połowię poza odcinkiem tutaj. Wymień ryby. Tylko 7 monetek? Serio? Coś towary. Strasznie mało. No właśnie, dobra. To ja się z wami żegnam, trzymać do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!